kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca sprawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3 Dziki Gon. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, czemu nie mam oczyszczonego terowozu przed nami, bo ostatnio pamiętam, że czyściliśmy te znaczniki. No ale możemy tutaj podejść, czy to jest oczyszczone. Aha, ja tu czegoś po prostu nie wziąłem ze skrzyni pewnie, tak? Gdzie jest ta skrzynia? To kanibale były, tak? Już pamiętam to. A tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tutaj fajne rzeczy pominęliśmy, rzeczywiście, to dobrze, że nam coś tu jeszcze pokazuje. Ale dalej mam na biało świecący się ten obóz. Coś tu się zbagowała ikonka po prostu, wiecie? No to już nic więcej do przeszukania nie ma. A tam jeszcze te utopce, czy co to jest, do nas idzie. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku... wracamy do spisu cudzołożnic. Fajnie było pobierać tutaj, ale no nie chcę aż tak lecieć z tymi znacznikami, wiecie, chcę raz pobierać za znacznikami, a raz zrobić wątek główny, tak mniej więcej. Nie będę co cięć zmieniał jakby toru moich podróży, ale wiecie o co chodzi. Dobra, zaraz będziemy musieli przemedytować, bo widzicie, jesteśmy strasznie pobici i rozbici. No ale okej. Dobra. Tak, i do Nowigradu gdzieś. I tam bezpiecznie się przekimać na ulicach miasta. O Jezus. Najlepiej chyba na rynek, prawda? Mam nadzieję, że mi się nie striggeruje jakaś scenka. Bardzo bym tego nie chciał. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, nic się nie striggerowało. Czekamy do ranka, poranka. Ale my po zmierzchu mieliśmy chyba przyjść do Zoltana, tak? Po zachodzie słońca. Dobra, zaraz to zrobimy. Chwila, gdzie my właśnie musimy pójść? Tutaj jest ta nie pasiflora, tylko po prostu... zimorodek. Dobra, no to walnijmy się do tego miejsca mniej więcej. Trochę głupio zrobiłem, mogłem po prostu iść. No ale nie miałem elixirów, a nie wiem co mnie tutaj czeka. Podobno występ jakiś, ale cholera wie jak to będzie. Oczywiście, zamiast zapisać, wyłączyłem nagrywanie, wybaczcie mi. Jak się nie gra Wiedźmi na jeden dzień, to się zapomina klawiszologii, nie? Dobra, co my tutaj mamy? A to jest ta karczma, okej, pamiętam. O, jesteś już, chodź. Siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Aha. A mamy tą Priscillę, czy jak ona się tam nazywa? Była taka jedna w sadze, nazywała się Oczko. Jak agres, słodka jak bez. Chcę
uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Wow. Naprawdę niesamowite. To było coś pięknego, ludzie. To było coś pięknego. Oczywiście baladę ma o Yennefer i o Geralcie, prawda? Było nawiązanie do ostatniego życzenia, gdzie Geralt wypowiedział życzenie, żeby być z Yennefer. Ja go znam! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To babka starszma. Morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. To baba zaczęła. Tak, znam Geralta. Dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Strata była wszędzie. Piękna pałeczka. Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury. Kurwa mać. Nie wiem, czy zauważyliście, jak król Szybraków był za oknem. To dało się zauważyć. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla, alias Ceraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Nie zwierzam się bardom. Jaskier nie pominął żadnych szczegółów. Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Co? Nie tutaj, chodźcie za mną. A to było dobre. Dobra jest. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggiego Roivena. Co z tym Jaskrem się stało? I więcej go już nie widziałam. Co się stało z Jaskrem? Łazi po swoich byłych, kurcze, dziewczynach. Planuje skocia bank. Gada z elfim transwestytą. Co się z nim dzieje? Roiven? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll. To jest... Gdyby trole były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Ziggy to jest skrót od imienia Sigismund, czy imienia Dijkstry, a Roiven to jest imię, nazwisko jego sekretarza, o ile dobrze pamiętam. Tak, to był Oli? Nie Oli. Ale spotkaliśmy go w pierwszej części o ulicach Wyzimy. Czy to będzie Dijkstra?
gruby, duży, utyka na lewą nogę, bo Geralt gdzieś tam kopnął chyba, czy tam mu połamał tą nogę, czy tam kostkę. To będzie Dijkstra po prostu. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Może Ciri? Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, niedosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggim Roivenem właśnie, Tasakiem i królem żebraków. Tasaka też się znamy jeszcze. Niezły numer. Dobrze, chociaż że Jaskier nie zadarł z kościołem wiecznego ognia. Dopiero by było. No i znów muszę ratować Jaskra. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggim Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ale czy ja Zoltan też mógłby nie poznać Dijkstry? Ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. I do łaźni porozmawiać z kimś. Raczej na nic się tu nie zda. Dorwać się Junera. O, możemy pograć z kimś. Nie wiem, co to jest i czy może zacząć rozmowę. Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć Wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. Mamy teraz ich strój. A ty z której jesteś? Ze szkoły Wilka. A tak, dobra szkoła. Znałem jednego Wiedźmina stamtąd. Berengar, pewnie. Nie, jakoś na B. Zresztą, nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Co za ruszenie, jest ciekawe. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód od Nowigradu. Za bezcen, bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduję, że budynek ponoć jest nawiedzony. Czy to nie jest? To by tłumaczyło ten pośpiech. Ja tam w duchy nie wierzę, ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż tyng leci i nawet ziemia się... To nie chodzi o ten sam dom, gdzie jest Bożątko? Dałoby się coś z tym zrobić? Jasne. Rozmawiajmy o nagrodzie. Najpierw ustalmy wysokość nagrody. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś zadania i już upominasz się o pieniądze? Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowigradu i od razu przewraca mu się w głowie. No więc ile według ciebie będzie mnie to kosztować? Przynajmniej 15 więcej, ale zaczniemy od 25. Zgoda. Wow! Zajmę się tym. Mogę to sprawdzić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Okej. Zlecenie nawiedzone dom, okej. Później tam pójdziemy, tylko jak się stąd schodzi teraz. Tędy? Fajny balkonik na Nowigrad, ale tędy chyba nie wyjdziemy, a wystrzeliwać mi się za bardzo nie chce. A tam są schody, ślepy jestem. Dobra, teraz pytanie, czy się zajmiemy właśnie jakimś zleceniem pobocznym? Czy lecimy wątek główny? No i nabiliśmy jeszcze poziom. K. Okej, dostępne punkty. Co my tu właściwie dalej będziemy mieli? Młynek.
Praca nóg. Tutaj mam kolejną cieszyń jakby. Możemy tutaj na razie odbijanie strzałów użyć. Mutagen z wilkołaka. Czy mamy jakieś lepsze mutageny? Na wszystkie dają po 5% tego. A ja nie... O, ten daje, jest lepszy. Mutagen z południcy daje też 5. Czy 50. O, to daje 100 na przykład, zielony mutagen. Ciekawe, czy mnie odmieszać tych mutagenów. To mnie najbardziej ciekawi. Techniki szkoły kota, to na pewno mnie interesuje. Każdy element lekkiego ryżunku daje 20, plus 25% do obrażeń krytycznej i 5%. No super jest. I zamiast tego bierzemy, no. I tyle. Dobra. Zobaczmy, czy na tablicy coś nowego. Czy to teraz się świeci. Nawiedzony dom. To chyba nas to nie obchodzi za bardzo. Czekajcie. Dawać juniora, skarb hrabiego Ravena. Zadania poboczne, podnicy kłębka i tak dalej. Zlecenia. Tajemnicze ślady. Czy może to zrobimy? Zróbmy to może. Ciekawe zlecenie, takie ciężkie mnie interesuje. To teraz to do świtu, poczekajmy. Nie ma co się wałęsać tutaj późno porą. Okej. To jest jakaś stara wieś, w której byliśmy dawno temu. Zalipia, aha, to ta wieś. Okej. Bardzo ładna była ta pieśń Priscilli. Jeszcze jeden? Wynocha z naszej wioski. Dość już tu wiedźmini szkody narobili. Co to ma znaczyć? Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony. Wiesz, ile ja tu zrobiłem? Co takiego zrobili ci wiedźmini? Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. A czego chciał? W takim razie czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I po. Prawo niespodzianki. Ledwo się zanim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Wiedźmini są bezpłodni. Jeśli to był prawdziwy wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Wow. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trup pojad flaki wyprył, jebace. Wow, wiedźmin malowany? Na czym to jest level? 10, biorę to. Który to jest cmentarz? Ten pobliski, gdzie byliśmy babę cmentarną? Jak polazłam po chrust do lasu. Ciekawe, co to będzie? Nie słyszała, co myśliwy mówił. Jakieś licho w niej stosuje. A myśliwy, zaraz to myślimy sobie pogadamy. Ale kto to jest na tym cmentarzu? Jestem ciekaw. Nie jest. Leto już wrócił do Kermora, zresztą on jest wiedźminem. Po prostu. A ja myślę, że to będzie jakiś podrabianiec, a nie prawdziwy wiedźmin. Tylko jaki podrabianiec? Jezus, weź mi miecz teraz. Aha, są ślady nawet. No, nie możemy ich zbadać? Zobaczmy, gdzie prowadzą, jak nie możemy ich zbadać. Czemu nie możemy biec? To mnie ciekawi. Zazwyczaj się da obiec podczas używania wiedźmińskich zmysłów.
Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Ej, mama, jeszcze chwilka, aby mnie ten gul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Ma medalion. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie. Wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Patwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Dobra, dajmy mu spokój, możemy oddać ten medalion. Potwór był tak rozszalały, że trzeba było na niego aż dwóch wiedźminów. Wasza to sprawa. Tamten pieniędzy nie chciał, więc nie będzie między wami sporu, jak się nagrodą podzielić. Wszystko się zgadza. Ten tu wiedźmin zażądał ponoć tradycyjnej zapłaty, a musicie wiedzieć, że jest jeszcze jedna wiedźmińska zasada. Jaka niby? Nie możesz wrócić do tej wioski. Że jeśli wiedźmin w jakiejś wiosce towarzysza na pomoc wezwie, to nie może już tam wrócić. Ale wymyślił. Niedziwota, wstydno mu. Chodź, Mulik. Powiemy naszym, że gul ubity. Bywajcie. Dziękuję. Zejdź mi z oczu. Nic specjalnego w sumie to zadanie. No niech se idzie typek. Mam nadzieję, że po prostu nie wpieprzy się jeszcze gdzieś. Gdzie powinien, bo niebezpieczne to dla niego będzie po prostu. A teraz interesuje nas zlecenie na tajemnicze ślady. Cokolwiek. Idziemy pogadać z myśliwym. Ojejku. Okej. Okay. Gdzie się tak śpieszy? I tutaj mam myśliwego. Gdyby nie wspomożycielki, co tutaj włodarzą, dawno byśmy wszyscy pomagali. Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki motuzin wilków utłuk. Wyprół z nich fraki, ale wszystkiego nie zeszarł. Znaczy, okay. Ze złości zabija. I ryczy, i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Okej, pomówmy o nagrodzie. Mógłbym się zająć tym potworem, ale nie za darmo. Ile chcecie? Dobra, spróbujmy 25 podbić cenę. Tyle możemy zapłacić. No i bardzo dobrze. Zajmę się tym. Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Okej. Okay. Zobaczymy, co to będzie. Bardzo mnie to ciekawi. GPS zwykle namierza w jakiś przeciwny sposób. Tutaj nie do przejść, o co chodzi? Dwurot. Któryś hacienta. Teraz tędy i zobaczymy, gdzie nas te ślady prowadzą. Czyli co to za ślady będą w ogóle, może tak. Czemu nie odbierać, jak mam wiedźmińskie zmysły odpalone? Tego też nie czaję. O, są wilki. Potwór wybił całą watachę. Tu są ślady jakieś. Naprawdę duża sztuka. No, ciekawe co to będzie, jeżeli tak. Standard zapisany. Jakie są przerwy pomiędzy tymi? On kurczę aż skakał. Tutaj wbił się po skarpie. Co to może być? Ciekawe. Jakiś... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Tutaj coś jest. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. Czy to może być... wilkołak? Znowu jakiś? Może jakiś bies nawet. Pamiętacie biesa pani lasu? Czemu nie odbierać teraz? Tego nie czaję za bardzo, prawda? Powinno dać się bierać. Wow.
To już taki słaby ten zapach jest, albo ja go słabo widzę po prostu. Muszę znaleźć inną drogę. Dobra, ale już chcę. Jak gówno biesa. Ja stare i zasuszone. Czyli bies będzie. I bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Kuźwa. Jak tam wejść teraz? To jest pytanie. Pewnie gdzieś z tyłu będzie wejście. Co to jest w ogóle? Jakieś kamienie. Jest wejście, dobra. Aha, tacie wejście. No, nie wygląda zbyt zachęcająco, ale dobra. Wow, prawie się zapiliśmy. Zregenerujmy się chociaż trochę przed walką. Przecież my zginiemy zaraz tutaj. Tutaj leży coś martwego w ogóle. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ten bies. Dobra, YOLO. Jak się zabije, to się zabije. No dobra. Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. Coś zabiło biesa? Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. Inny trop. Ślady są za małe, jak na biesa. Coś ubiło... Coś mniejszego ubiło biesa? Radowid piąty, pierwsze kroki. Rękawice, nie wiem, garstki gwardzisty. Coś tutaj mamy. Oba straciły sporo krwi. Dobra, tu są kolejne ślady. Mniejsze i większe jakby. Co tutaj leży? A, to grzyby. Przytańce? Obsrańce. No ale co to właśnie mi daje? Które ślady są czerwone i które są... To jego ślady. Stoczył długą walkę. To musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Co? Trzeba by. Mamy gdzieś tu czarta chyba. Sprawdzimy, to mamy. Relikty. Tu jest bies. No to tak wygląda bies, to już dobrze wiemy. A czarta nie mamy gdzieś tutaj... zapisanego, nie czytaliśmy o czarcie. Coś kojarzy samą nazwę. Insektoidy, hybrydy. Salma, harpia, drakonidy. Nie mamy tego, o kuźwa. To nie coś nowego. Przyrodzie przejęte, a powstaje receptura alchemiczna. Jakie receptury? Wyjedz? To jest receptura ta? Ulepszona bomba dwumetrowa. Przyjęta czarta. Wronie oko oraz łajno biesa. Okej. No to będzie pewnie coś pachnącego. Rozlej przyjęty od wzgórzów. Tylko jak stąd wyjść? Aha, tędy. Teraz już jaskółek używałem i tak dalej. Wow. A to kurczę, widzicie co się dzieje. Dobra, gdzie to mam wylać? Aha, mam po prostu pewnie wyekwipować, tak? Gdzie to jest? Fabularne. Przynęta. Dobra, idziemy dalej. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Wow, ale to jest zajebiste w ogóle. Rozlewamy to, żeby on tutaj przylazł po prostu, nie? W ogóle fajnie, że tu wronie oko leży. Jakby komuś zabrakło, to mógłby na luzie sobie tutaj zebrać na tą przynętę. Całe szczęście ja miałem odpowiednią ilość. Dobra. Jeszcze dwa miejsca. A to musi śmierdzieć, Boże Święty. Mikstura z gówna i wronie do oka. O, fu. Dobra, ale to będzie trochę dłuższy od siebie. Wiem, że już mamy has 30 minut, tak mniej więcej. Ale no, ubijemy już tego czarta, nie jestem polsatem, prawda? Zapiszę tutaj. Wyczuję to nawet z 5 mil. Ale czart to nie wiem, to jest mniejszy od biesa, tak? Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. W jaskini, tak? Dobra, wracamy do jaskini. To znowu tutaj stracimy życie, schodząc.
No teraz nie tak dużo, całe szczęście. O, teraz nie możemy zapisać. O kurwa. To niby jest mniejsze? No chodź. Jak to mówią bandyci z Beren. O kurwa. Z ciebie szczątki. To było szybkie, co nie? To było szybkie. Ale głównie mnie po prostu... Wow. To może być bardzo ciężka walka. Nie wiem, czy damy radę. To jest zlecenie 20 poziomu. Z 5 poziomów nad nami, ale... Ale i tak to jest dziwne bardzo, co on nam zrobił, jak szybko nam to zrobił. No cóż, miejmy nadzieję, że nam się uda. Jak nie, no to wrócimy tu później. Dobrze, że nie zapisałem na dole. Dobra, to już widzieliśmy. Trzeba od razu skakać w bok. Mówią bandyci z Beren, zrobię z ciebie. Wow, my go nie bijemy w ogóle. Nie, on jest za mocny na nas teraz. Trzeba wyjeść. My go w ogóle nie bijemy. Nie, dobra, coś tam robimy, ale to by była walka na bardzo długi okres. Krwawi. Nie, on jest do ubicia, tylko że to jest długie i męczące. Choć wsparcie, jak on dostaje z tego. Musimy go krwawić, bo inaczej to jest nie do wygrania. Ajajajajaj. Dobra, ostatnia próba. Jak krwawienie wejdzie, to mamy szansę, jak nie, to jesteśmy właściwie w dupie. Dobrze, że zapis nie był możliwy na dole, bo jakbym musiał go pokonać. To jest do zrobienia, tak powiem, ale to jest bardzo ciężkie. Jeszcze nie mamy... Do czego on może się zaliczyć? On się pewnie zalicza do tej samej grupy co Bies, prawda? A Bies jest... Gdzie on jest? Istoty relikty? To jest Bies? Tak. Mamy olej przeciwko reliktom? W swoim asortymencie? Nie mamy, a możemy zrobić? Alchemia? Może ci odwar wypijemy? To jest hardcore te odwary, ale wiecie. Odwar z mdlaka. Zadawanie... No to może nam pomóc, prawda? Ale przeciwko reliktom, brakuje nam jemioły. Jemioły to jeszcze w ogóle nie widziałem na oczy w tej grze. Dobra, słuchajcie, to jak my możemy... Jaką my taktykę możemy przyjąć? Na pewno Quen. Na pewno gwiazda tańcząca. Może kartacz lepszy będzie. Bo ogień na niego średnio działa. No i może ten odwar wypijemy, co? Zrobiłem czarną krew tak swoją drogą. Odwar zetlimy. Nie wiem, czy my nie zginiemy, jak to wypijemy. Dobra, odwar zetlimy załączony, że tak powiem. Gdzie jest jaskółka? Jesteśmy mocno stoksykowani, ale parcie, że to na ile to starcza jakby. I może teraz coś, ale to też nie będzie łatwe. Jak to mówią bandyci z Beren, zrobię z ciebie szczątki. Zrobię z ciebie szczątki. Musimy go rozkrwawić. Come on.
Najgorsze jest to, jak on się tak obraca właśnie. Nie, to jest za ciężkie grać ten czart. On jest przepotężny po prostu. Dobra, załaduj. Okej, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Tego czarta na pewno jeszcze dorwiemy. Mam nadzieję, że nie trzeba jeszcze raz rozlewać tej mikstury i gówna biesa szukać. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za uwagę. No i cóż, trzymajcie się. W kolejnym odcinku wracamy do bezpiecznego Nowigradu. Ale te zlecenie jest niesamowite po prostu. Dobra, tak więc trzymajcie się, no i hej, pa pa. Zapachniało, powiele jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów.